Witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Knights & Merchants, kampanię The Shattered Kingdom. Dzisiaj przejdziemy sobie kolejną misję czwartą. Zobaczymy, jak ona nam tutaj dzisiaj pójdzie. Ogólnie chyba jest to misja, którą najmniej kojarzę, bo... cóż, zawsze w nią najmniej raz grałem, ponieważ... miałem zawsze dodatek, od razu już drugą część Knights & Merchants, The Passant Rebellion, chyba tak się nazywa. I w tej kampanii były trochę zmienione mapy i właśnie nie było między innymi tej mapy z misji czwartej kampanii, dlatego ją troszkę słabo pamiętam. Ale wiem, że przeciwnik znajduje się tutaj za mostem tuż. To nie jest jedyny, bo bodajże będzie ich dwóch, tych przeciwników. Wątpię, abyśmy teraz byli w stanie go pokonać, no bo jego oddziały tutaj na starcie są pewne, dosyć spore. W dodatku łuczników ma rozstawionych tutaj po wszystkich trzech stronach, więc będą nas ustrzeliwały strasznie. Tak więc no, na razie o ataku chyba nie będę myślał. Może tymi łucznikami sobie trochę odkryjemy terenu, bo mamy tutaj sporo go do dyspozycji. Będziemy musieli sobie w tej misji już poradzić między innymi z zasobami na przykład złota, bo będziemy musieli produkować złoto, dlatego mamy tutaj odpowiednie surowce, złoża, które będziemy musieli wydobywać. To jest węgiel i złoto. To jest właśnie w tych górach jest złoto. Ponieważ no, w poprzednich misjach mieliśmy już dostateczną ilość na samym starcie i nie mieliśmy w ogóle takiej potrzeby, aby to złoto sobie jakoś tam wytwarzać dodatkowo. W tej misji jest już to potrzebne. No i cóż, może ja będę cały czas na przyspieszonej prędkości grał, bo no cóż, rozbudowa sama trochę trwa. Ja tutaj tylko sobie wstawię trochę pomocników do rekrutacji. No i będę starał się, żeby cały czas to jakoś szybko szło, bo jednak no miasto trochę trwa, jego rozbudowa. Myślę, że na start sobie rozbuduję, ja wiem, z 4 kamieniołomy. Bo tego kamienia będziemy potrzebować naprawdę dużo. Na starcie mamy... Dobre jest to, że mamy już na starcie jakieś moje miasteczko. Przynajmniej trochę nas to odciąży. O, dobra, tutaj myślałem, że nie mogę postawić drogi. Byłby problem. Dobra, jeszcze tu. Tak więc zawsze to będzie trochę takie... udogodnienie. Oczywiście stawiamy sobie sporo leśniczówek. Będę tak szedł trochę teraz, no... tak boomował, że się tak wyrażę. Będę na maksa rozbudował miasto. Dopiero potem zacznę jakieś tam wojsko szkolić. Chcę mieć już taką no, pewną sytuację z wyżywieniem, bo to o co trzeba zadbać na początku, jak najbardziej. Tak patrzę na statystyki, no trochę mam mało jeszcze tych budowniczych. Jeśli chcemy tak naprawdę szybko rozbudować miasto, to potrzeba ich co najmniej z 15. Bo jest dużo zadań, no muszą stawiać drogi, budować, w ogóle no, bo wszystkie są potrzebni. Pomocników też nie może zabraknąć, bo tutaj oni muszą w ogóle z tych kamieniołomów. Jeden kamieniołom produkuje na raz 3 sztuki kamienia, więc... no mają trochę co odbierać z tych kamieniołomów. Tutaj tak myślę, jak sobie tutaj rozbuduję to miasto. Ale myślę, że w tym miejscu postawimy jeszcze jakieś gospody, które tam będą jakieś no, zboże nam. Dostarczać. No i cóż, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Muszę uważać na ilość złota, którą teraz mam. Bo nieraz zdarzało się, kiedy... pierwszy raz, kiedy grałem, tak już zacząłem dopiero w Knights & Merchants. Często zdarzyło się tak, że rekrutowałem, szkoliłem bardzo dużo tych pomocników i robotników, nie mając jeszcze mennicy, w której mógłbym wytapiać to złoto, te monety.
No i był problem tego typu, że zwyczajnie nie mogłem potem już wyszkolić na przykład koniecznych pracowników potrzebnych do tej mennicy. To był taki mój, zdarzały mi się takie wpadki i dlatego teraz też o nich pamiętam i nie chcę ich powtórzyć. Tutaj zbuduję sobie już dużo kopalni węgla i złota. Będę chciał dosyć sporo produkować tego węgla i znaczy złota, monet. Tutaj widzę, że nie mogę postawić drogi, więc kopalnia tutaj odpada. Ale może tutaj się uda, tak. To będą 3 kopalnie złota i 4 węgla. Mam nadzieję, że jakoś nam to dobrze pójdzie. Od razu na start już sobie tak tutaj wstawię górnika i hutnik. To są hutnicy, tak. O ile się nie myliłem. No i tak, mam tutaj pierwszy przeciwnik nie jest dość trudny, bo wystarczy tylko trochę więcej armii niż tą, co tutaj mamy w posiadaniu i łatwo go można pokonać, ponieważ nie ma wież obronnych. Drugi natomiast będzie już trochę bardziej no, okopany i będzie taki miał wieże obronne i będzie to łatwo tak do niego podejść i go zniszczyć bez strat. Ale mam nadzieję, że nam to jakoś też się uda. Zobaczymy zresztą. Tutaj na starcie mam już 21 sztuk koni. To dużo. Jak najbardziej dobrze. Mamy trochę tych takich zasobów na start. To mi się całkiem podoba. Cały czas brakuje nam pomocników, bo no, mają co robić. No i co by tu jeszcze gadać, no nie wiem za bardzo o czym. Na razie nie jest to zbyt no, interesujące. Nie ma co zbytnio komentować. Mam nadzieję tylko, że mi starczy miejsca. No bo ta rozgrywka może być troszkę długa. I nie wiadomo ile mi jeszcze z nim zejdzie, ale jeśli będę tak w miarę się sprężał, to powinno być ok. Dobra. Tutaj sobie postawimy może jakieś 2 mennice. Nie wiem w jakich miejscach tutaj mógłbym je usadowić. Może tak niech będzie. No i wypadałoby tutaj dostawić jakąś piekarnię i młyn. Chleb też by się przydał. Tak myślę, że tutaj rozbuduję dalej miasto na północ. Przyda nam się jeszcze jeden spichlerz. Może go tutaj wstawimy. A tutaj będzie jeszcze jedna gospoda, to się nazywa. Tak. Warto mieć kilka gospód na jakieś większe miasto, bo często bywają problemy z tego typu, że zwyczajnie jedna gospoda nie nadąża z wyżywieniem dużej ilości no, pomocników i pracowników. Dlatego no, zawsze warto mieć przynajmniej kilka więcej niż tam. No ogólnie to się widzi, kiedy gospoda jest zajęta i kiedy po prostu nie nadążają z dostarczeniem żywności i jest przepełniona. To po prostu trzeba dostawiać kolejną zwyczajnie. Może tak. No tutaj budowniczy niestety zajęli się drogą i mennica się nie może zbudować. No to jest fail. Trochę mają, moim zdaniem, budowniczy źle ustawione priorytety. Moim zdaniem równie ważne jest, aby mi zbudowali te budynki niż te drogi całe. No ale nieważne. Zastanawiam się, kogo będę teraz potrzebował. No, chyba tak to zrobimy. Brakuje nam jeszcze winy, nic. To może ja je gdzieś tutaj postawię. Tutaj mam sporo wolnej przestrzeni. Niestety na tych piaszczystych terenach nie jest możliwe postawić te winnice, więc muszę na tych zielonych polanach, bo inaczej się niestety nie uda jakoś tego dobrze zrobić. Dobra, myślę, że będzie wystarczająco dużo tego wszystkiego. Tylko ciekawe, czy teraz mi starczy drewna. No ale oby było dobrze.
Ile tu jest? 7, tak? Dobra. Tak się zastanawiam, czy tutaj postawić spichlerz, ale nie sądzę, by była taka potrzeba. Najwyżej więcej pomocników jeszcze mogę. Bo niestety, no na razie jest normalnie przeciążenie, zdecydowanie. A to dopiero początek. No i drewno mi się kończy. A to źle. Bo do budowania tych drzewek, no winogron, potrzeba właśnie jednego deski drewna. No, wiadomo o co chodzi. No, dopiero teraz dostarczyli do tartaków pnie trzech, no i trochę będzie trzeba, to mi spowolni na pewno rozbudowę. Zastanawiam się, pni drzew nie chcę, żeby mi dostarczali do spichlerzy, bo nie ma sensu. Tylko mi to, no, opóźnia. I pracownicy niepotrzebnie je zanoszą tam. Ataku ze strony tego gracza nie powinniśmy się spodziewać, no bo tak jak już nam sam lektor mówił w... no, przed misją, do tego wprowadzenia do misji mówił, że przyszedł do defensywy wróg, więc no... no raczej oczywiście, że nie będzie nas atakował. Przynajmniej tak mi się wydaje. A jeśli już, to jakimiś, no, raczej małymi oddziałami nie będą dla nas groźne. Przynajmniej tym, co mamy, na pewno się wybronimy. Tak sądzę. Dobra, wreszcie te winnice powstały. Później jeszcze dostawię tych drzew winogron, ale na razie musimy sobie to odpuścić. W tym miejscu myślę, że postawię jeszcze kolejne gospodarstwa. Zboże nam się bardzo dużo przyda, więc no warto mieć tego trochę. Zawsze się je zużyje. No to tylko tutaj, że nie postawię już żadnych. Dobra. Tak więc zrobimy mniej więcej tak. Myślę, że będzie wystarczająca ilość tych pól na gospodarstwo. Bo mniej więcej przypada 16 tych kratek pola na jedno gospodarstwo. Wtedy jest pełna wydajność. Przynajmniej tak mi się kojarzy. No i mamy już... nie mamy za zbytnio dużo żywności. No trzeba tutaj uważać i się jakoś rozwijać ekonomicznie jeszcze bardziej. Myślę, że zostawimy chleb. Będziemy mieć więcej kiełbas wtedy. W ogóle rzeźni jeszcze nie miałem, więc to też jest wada. Ale już zaraz to nadrobimy, bo chyba mamy... nie, nie mamy jeszcze świnek nawet. No wypatrzcie. W ogóle, co tutaj się dzieje? Korek straszny. Masakrycznie. Myślę, że nie potrzebujemy, aby dostarczali nam w spichlerzy kamienia, bo mamy go wystarczająco dużo. I między innymi do tego, no tutaj jest korek się tworzy. Drewno już dostarczone jest, to możemy dalej zabudować sobie winniczki. O co chodzi? No wiadomość, że... nie, o to mi chodzi. O to. No tak, głodny oddział. Przynieś żarcie! No chyba jakoś sobie poradzimy z tym. Postawię już pierwsze warsztaty, bo chyba nas stać na to. Za chwilę będziemy mogli postawić, tylko postawię garbarnię. Możemy, będziemy mogli stworzyć sobie, wbudować warsztat pancerzy. No i to będzie już, wtedy będziemy mogli wojska odpowiednie szkolić i będziemy mogli już przystępować do jakichś ataków. Dobra, brakuje mi tej gospodarzy. I to dużo. Tak, tak, tak. Wbudujemy sobie chatki drwali i zetniemy te drzewa. Fajną rzeczą w remake'u jest to, że fani wprowadzili możliwość do wyboru. Mamy opcję, czy chcemy, aby nasz
derwale tylko ścinali drzewo, czy ścinali i sadzili. Ja tutaj sobie wybiorę opcję ścinania i wtedy będę miał możliwość tutaj stawienia jakichś budowli, bo niestety teraz z tymi drzewami no nie mam możliwości, bo jak widzicie są te czerwone iksiki, to oznacza, że nie można budować w tym miejscu, bo teren jest nieodpowiedni. No więc sobie to postawimy i powinno być ok wszystko. Dobra, myślę, że w tym miejscu, gdzie sobie postawię warownię, będzie bardzo dobre miejsce, myślę. Co tutaj leży? A, tutaj jest ten budynek. Nie widać, tak trochę było. Dużo tego jedzenia chcą. Chyba były takie też zmiany. Przynajmniej tak, o ile dobrze patrzyłem na te patche, to różnica jest też taka, że teraz... nie chciałem tej drogi. W remake'u też jest zmienione to, że właśnie ci nasi... nasze wojsko częściej potrzebuje jedzenia. Ponieważ często było tak, że gracze po prostu od razu jak najszybciej produkowali wojska, nie trzeba było ich wyżywiać, więc przynajmniej dłuższy był czas na ich wyżywienie. I dlatego też po prostu od razu atakowali i no, gra się kończyła chyba tak w miarę szybko, dlatego to trochę pozmieniali. Więc tam usprawniłem tą grę tak... no zdecydowanie pod gry, no multiplayer, bo tym teraz właściwie się kierują. A mało co wprowadzają do takich rozgrywek jednoosobowych. To zdecydowanie. A może tutaj jeszcze jedno. Brakuje mi tego zboża niestety. Gdzieś tutaj może jeszcze postawię jakąś... nie mam za bardzo jak. Mam nadzieję, że jak to wytną, to będzie wszystko ok. Przyda mi się jeszcze jakaś piekarnia przy okazji. No i tutaj mamy teraz całe oblężenie naszej warowni, bo wszystkie koniki ze spichlerza muszą pracownicy przenieść do naszej warowni. Tu jest ten problem. Dobra, tutaj rozkażemy mu produkować same pancerze, bo wystarczy nam, że jeden warsztat będzie produkował drewniane tarcze i na pewno się jakoś tam wszystko uda. Postawię sobie drugą szkołę, żeby było co trochę efektywniej. Ta rekrutacja przebiega, bo niestety teraz... no, mam pełne winnice. No, zdecydowanie pracowników jest za mało na to miejsce. Trzeba ich jeszcze trochę tutaj dorekrutować. Nie wiem czemu tutaj nie jest dostarczone drewno. A droga przecież jest. No dziwne. Nieważne. O co tutaj chodzi? Korki mam niesamowite. To jest właśnie też sztuka, żeby normalnie zadbać o to, żeby nie było żadnych korków w mieście. Nie zawsze się to udaje. Brakuje nam chyba dwóch piekarzy. Dobra, no i myślę, że co? Zostawię jeszcze jeden warsztat partnerski. Żeby nasza produkcja przebiegała jeszcze szybciej. Dobra, czyli ja teraz tutaj mogę postawić? Tak, mogę postawić kolejny. No nie wiem czemu tutaj nie jest dostarczone drewno, tam jest strasznie boli. Nie wiem o co gry jest grane, może dostawię tutaj drogę i będzie mi lepiej. Za daleko jest? Nie wiem o co. Nie wiem, nie mam pojęcia o co może chodzić. Nie podoba mi się to za bardzo. Dobra, jak tam możemy już coś... możemy bardzo dużo wojsk zrekrutować, więc zaraz to zrobię. No i co, zaatakujemy pierwszego przeciwnika, nie będziemy tego przeciągać, bo... szkoda nam to czasu. Zwyczajnie chcę szybko, w miarę no szybko zakończyć tą misję, no bo teraz wiem, że będę trwał dosyć długo, no i niestety.
będę zawsze chciał się sprężać, bo po prostu nie będę miał tyle miejsca, żeby nagrać jednorazowo całą rozgrywkę. I tak myślę, że będę musiał to dzielić. Tutaj nam się wyczerpało już kopalnia złota. Tym niestety mieliśmy takie małe złoża. No ogólnie nie ma je za dużo, ale myślę, że wystarczy, bo złota mamy już 180 sztuk, więc nawet jeśli tyle wojsk zrekrutujemy, to na pewno nam to wystarczy. Tak więc może pierwszy oddział zrobimy lekkie jazdy. O, jakie ściny mam. To za dużo chyba dla remake'a. No i inna sprawa jest taka, że chyba no kompilizacja też za długo chodzi i to się wszystko wiesza. Jak ja nie zrestartuję czegoś przed nagrywaniem, to mam taką masakrę. Muszę zrestartować raczej Frapsa, więc zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem, jest wszystko ok. No, niestety mam te problemy z tym. Ten zysk u mnie jest niestety taką kulą nogi, że jak już mówiłem, to jest masakra, będę musiał go niestety wymienić. Albo stety, bo ja na pewno odczuję różnicę też dzięki temu. No cały czas denerwuje mnie korki w tym miejscu. To już są nie do zniesienia, może zabranie tutaj dostarczenia drewna, bo to też może powodować korek. Mimo, że mamy prawie no szersze ulice, to i tak sprawia to problemy. Dobra, kolejny. Ważne jest też, szczególnie jak walczymy na moście, warto jest mieć co najmniej ze 3 oddziały łuczników. Przynajmniej dla przykładu, dla tej misji. Bo nasze oddziały walczące wręcz, no, zapewnią nam tak dużo czasu, żeby nasi łucznicy ostrzelali oddziały przeciwnika, no i je w sumie zabiły. No, łucznicy są bardzo ważni w każdym pojedynku i warto jest mieć, no, ich znaczną ilość. Przynajmniej ja tak uważam. Mi to przynajmniej zawsze pomagało. Aktualnie mamy 84 pomocników. Nie wiem, czy to jest jeszcze za mało. Ale jak widać, korki dalej są. Dobra, zbuduję jeszcze jeden oddział piechurów z lancą. No i teraz myślę, że jeszcze jeden oddział łuczników nam się przyda. I możemy zaatakować naszego pierwszego przeciwnika. Będzie to na pewno dobry pomysł. A może i mamy już drugiego. Zależy, z jakimi stratami wyjdziemy. No, wreszcie nasi pomocnicy stoją w miejscu, czyli jest ich wystarczająca ilość w mieście. Korki ustały, przynajmniej trochę. Czy ja nie mam za dużo zboża? Jeśli mam, to na pewno przyda mi się jeszcze kolejny chleb. Bo... nie no, one nawet nie pracują, nie wystarczają mi zboża zbyt. Mam nadzieję, że teraz jak te dwa gospodarstwa zaczęły pracować, to wszystko będzie się teraz w miarę sprawnie odbywało. No nie mam niestety rulonów skóry, więc no nie mogę zbudować, produkować pancerzy. I to jest trochę, no niestety, złe. Więc musimy poczekać na to. O co tym razem chodzi? No, nasze kopalnie węgla już się wyczerpują, czyli no złoże już prawie wszystkieśmy wykopali. Tutaj jeszcze tylko troszkę więcej zostało na dole. A tak, to jest kiepsko. O! Zostaliśmy zaatakowani. No, to właśnie. No. Nie spodziewałem się tego. Ale to dobrze, cudownie, bo wojska wroga rozbiją się o nas. My wyjdziemy bez większych strat. Czyli ja tak uważam. Jakby tutaj zaatakować. Kolejną ciało on tutaj do nas wypuścił. Chciałbym tymi topornikami zaatakować tych piechurów z lancą. To by było świetne. Na pewno nie konną jazdą, bo wtedy ja... no i zginą niestety. Piechurzy z lancą są bardzo dobrzy na lekką jazdę. I nie warto ich wystawiać przeciwko nim.
Dobra. On został prawie bez wojsk. Popełni samobójstwo, bo teraz ja chyba go pobiję. Chciałbym tak zrobić przynajmniej. Dobra, jak to zrobimy? Cóż, wbijamy. Chciałbym zniszczyć oddziały przeciwnika jak najszybciej. Znaczy, łuczników. To jest mój priorytet. Tutaj oddział jest głodny. No tak jak mówiłem, oni mają bardzo dużo łuczników i kiedy nas postrzeliwują z trzech stron, to jest naprawdę trudne, aby no obejść się bez strat. Ale tą konną jazdą udało mi się w miarę to dobrze rozegrać. No cóż, podbiliśmy miasto. Raczej już jest to przesądzone. Obeszło się w miarę okej. Za chwilę... Oj. Pistolem tak strasznie zmniejszałem skalowanie. Dobra, możemy go podbijać. Tutaj jeszcze jakieś oddziały desperackie, które zrekrutował, idą na nas, ale to raczej już nie pomoże. Dobra, no i cóż, zniszczmy sobie za jego warownię, żeby już nas nie mógł rekrutować i powinno być ok wszystko. Nie wiem, czy w tej misji mam zniszczyć wszystkie budynki militarne, nie jestem pewien, bo wiem, że w tej misji tak było. Mam autozapis, więc sam tam. No i tak, tutaj jest ostatni przeciwnik na południu. Tam jest, się ukrył. Niestety on jest za wieżami obronnymi, które są uciążliwe, niestety. Tak myślę, co teraz zrekrutować, co będzie najlepiej. Oni mają konną jazdę, ale nie wiem, czy tylko. Tak, zdecydowanie najwięcej mają konnej jazdy. Dlatego pichurzy z lansą będą, myślę, genialnym przeciwnikiem dla nich. Nawet myślę, że 20 żołnierzy wystarczy. Chwilę nasi łucznicy dobrze to rozegrają wszystko. No i dalej jestem głodny. Co teraz? Konna jazda. Dobrze, nie będzie. Zapisz grę. Nie wiem na czym. Może na tym. Albo nie. Tutaj jest zapis CSK08. Udane, bo próbowałem sobie już przejść tą ósmą misję, która była no prawie nie do przejścia i rzeczywiście jest bardzo trudna na początku, ale no udało nam się jakoś to zrobić. Czy mi przynajmniej. No zagrajmy, zobaczymy jak to wyjdzie. Do misji 8 jeszcze troszkę pozostało. No a teraz postaram się naszego wroga tutaj zwabić. Uj, ale ogromne oddziały. I 9 FPS-ów to jest smutne troszkę. Chyba tutaj polegnie niestety. On ma też dużo oddziałów łuczników i myślę, że to nie będzie dobre. Zobaczymy, jak on się tutaj składa. Chociaż może to jest i wygrane. Też testuję frapsa szybko. Dobra. Dobra, jest już lepiej. Nie, nie jest dobrze. Jest coś nie tak. Mogłem zrestartować przed nagrywaniem komputer, bo to wtedy byłoby o wiele lepsze. Teraz niestety nagrywam w 10 klatkach. To jest straszny ten mój dysk. Wciąż się nad nim ubolewam, ale jest nad czym. Dobra, jego zostawiłem prawie bez wojsk. Teraz tylko rekrutujemy. To nam na pewno niestety stracimy te oddziały, ale wystarczy teraz, że rekrutujemy trochę lekkiej jazdy i zasturmujemy te mury tego wieży. I jakoś zwabimy też łuczników, których szybko będziemy mogli pokonać. I powinno być w miarę okej. Dobra. Tymczasem ja za chwilę wracam, żeby zrobić coś z tymi klatkami. Dobra, tak więc jestem. Czas dokończyć to, co tutaj zaczęliśmy. Czyli cóż. Zostało nam tam... U wroga zostało już niewiele wojsk, więc tylko teraz potrzeba nam
trochę doprodukować naszych i będzie chyba dobrze. Patrzę tu wiadomości, ale to już stare, bo nam wszystko wyginęły. I tutaj normalnie ile nam wino niosą. Aż ta druga jest troszkę za wąska, mi się wydaje. Bo trochę te winniczki produkują. I no i właśnie o tym mówiłem, że właśnie w tych gospodach, gdzie jest po prostu ich za mało na takie wielkie miasto, to tworzą się takie tutaj problemy. I no, jest przepełniona. Nawet bym tutaj postawił jeszcze jedną sobie. To było wygodnie. Chodź tutaj wszystkim, ale nie mam gdzie, no bo nic, są te drzewa. Dobra, no to... Czekam, aż będę miał dużo tych rulonów skóry. Będzie mi potrzeba sporo oddziałów łuczników. Ale też piechurów z lancą. Chciałbym to, żeby trochę szybciej trwało, bo nie chcę przedłużać, bo wtedy przeciwnik chyba też coś tam rekrutuje. Tak, bym miał dwa koniki czy tam jednego. Nie warto też przeciągać. A niestety nie mam tych rulonów na tyle dużo. A teraz może trochę z ich... Będzie więcej, bo widzę, że garbarnia ma ich trochę. Ile? No chyba mam za mało chlewu. Dlatego jest tak... Niestety ich mało. Chyba dałoby dostawić, ale czy ja w ogóle jestem... Mam wystarczającą ilość zboża? No chyba nie. Więc to i tak by nie miało sensu, bo... te chlewy nie byłyby wystarczająco ono produktywne. Dobra. Tak patrzę sobie... Tutaj można zostawić jeszcze jedną... gospodarstwo i... Może tutaj chleb? Albo tu. Zostawiłem taką dosyć fajną dróżkę, żeby stąd mogli dostarczyć tutaj. O, i tak drogę jeszcze poprowadzę. O ile w ogóle zdążę to wszystko zrobić, bo nawet w miarę szybko przybywa tych pancerzy. Dobra, jeszcze. Tak, może. Gdzież kawaleria by mi się też przydała na... żeby tak szybko dolecieć do tych łuczników, to by było dobre, bo tych oddziałów już walczących wręcz on nie ma dużo, chociaż tych koników nawet szybko udaje mu się produkować. Szkoda. Dobra. To oni... Aha, dobra, bo on nie musi robić tych drewnianych tarcz. Więc to mój... Tak się patrzę, czemu on nie pracuje, a on czeka na rulony. Czekamy, bo nie ma co normalnie tutaj już za dużo robić, no bo... Czemu to stanęło? Aha, drewna brakuje. Dobra, rozumiem. Mamy przecież dwa tartaki, a priorytet jest, aby przenosić drewno do tych właśnie... no, warsztatów. Dlatego tak tutaj to wszystko wygląda. Dobra, spróbuję sobie tymi oddziałami ich podbić. Zobaczymy, czy się uda. Może jeszcze z 5 koników. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Po raz kolejny spróbuję ich zwabić, no, do siebie. O, dużo ich tutaj. A jakbym tak tutaj podszedł tymi łucznikami, jakby to wyglądało? Nie, nie sięgam ich. O, tak się udało. Świetne. Teraz tylko, żeby jakoś to tak fajnie rozegrać, żeby ich wojska się ode mnie rozbiły. Dobrze by to wypadło. No, nawet. Nie wygląda to źle. Nie chcę tylko podejść pod ich wieżę oblężniczo, bo to będzie złe. Znaczy oblężniczo, obronne. No nawet ładnie, chyba wygraliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz jeszcze tylko trochę tymi łucznikami na razie rozwalę te wieże. Szkoda mi tracić wojska, bo nimi chcę od razu szybko zniszczyć budynki militarne. A niestety łucznicy trochę wolno niszczą budynki, no.
zadają słabe wrażenia właśnie tym budynkom. To nie jest za dobre. Więc trochę to potrwa, ale no cóż, wygrana jest pewna. Oni już nie mają żadnych możliwości tutaj zrobienia nam czegokolwiek. Co to za wiadomość? A, głodna opcja. Nie wiem czemu jak daje komendę zaopatrz oddział w żywność, to ucznicy przestają strzelać. Nie wiem czemu tak jest. Od zawsze tak było i nie wiem w sumie czemu. Dobra, to teraz możemy wejść do miasta, chyba. Może też się zdarzyć tak, że mają podwójne właśnie wieże. To źle. Akurat ta opcja mi się nie podoba. Dobra, chyba wyszło całkiem okej. Tutaj widzę już moją warownię na dole. Zaraz za tą wieżą. Znowu mi się zniszczyły te wskaźniki. Jak mi to denerwuje czasami. Dobra. Nie wiem, czy mam teraz zniszczyć. W ogóle co oni? Czemu oni mieli tylko? Aha, dobra. Niestety, no. Komputer ma o tyle lepiej, że zazwyczaj ma już wszystkie potrzebne tam przedmioty wyprodukowane już albo w spichlerzu i wtedy zwyczajnie ci pracownicy donoszą te wszystkie materiały do warowni, albo też najczęściej jest tak, że po prostu już są w warowni lub mają... Przeciwnik ma same budynki militarne, czyli te warsztaty i po prostu żywność mają już co... Tak, mają tak duże zaopatrzenie w żywność w spichlerzu, że po prostu nie potrzebują niczego innego. Tym jest, no cóż, to chyba będzie koniec. Tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że tylko wystarczy zniszczyć ten... tą warownię, ewentualnie jeszcze budynki militarne w tej misji, ale nie jestem pewien. Tak, raczej jeszcze budynki militarne muszę zniszczyć. Ale z głowy nie dam za to. Więc zobaczymy. Tutaj się rozbija wieża, ale trudno. Nawet i tak nie trafiły we wszystko. No szkoda. Ty dopiero teraz wszystko wyciąłeś? No rany, zwolna. Dobra, za chwilkę żywność mi wystarczy. Nie jestem pewien, czy trzeba niszczyć tę szkołę i spichlerz. Tak mi się wydaje, że w tej misji trzeba zniszczyć budynki militarne. Albo i nie. To będzie dla mnie zaskoczenie. Przynajmniej tak było w misji z kampanii The Passant's Rebellion. Zaraz się okaże. No? Nie, czyli okej. Okay. Niszczymy spichlerze i szkołę. To więc no cóż, to będzie tyle, no. Udało się jakoś to w końcu nagrać, jakoś całość. Mam nadzieję, że no w miarę to wyszło. No i to tyle, no. Niedługo mam nadzieję, że pojawi się piąta misja, która no cóż, też będzie raczej trochę trwała, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Zwycięstwo, no i cóż, statystyki końcowe oczywiście. My jak zwykle mieliśmy mniej więcej dwa razy mniejszą armię od wroga, ale dzięki no takim odpowiedniemu rozłożeniu tych naszych wojsk udało nam się go pokonać bez problemu. No oczywiście, no miasto mieliśmy dosyć spore, więc tu nic dziwnego, że mamy więcej budowli. No i ostatnie statystyki, no to czego mieliśmy najwięcej? Najwięcej wyprodukowaliśmy w sumie ziarna. Potem też chlebek, kamień. No, wszystko możemy tutaj przejrzeć sobie. Mieszkańcy też mieliśmy powyżej 150, około 160-170. Tak więc to całkiem ładnie. Tutaj końcowe statystyki też są. Czas trwania gry 2 godziny 34 minuty i 57 sekund. No dzięki temu tej opcji przyspieszenia gry, dzięki klawiszom F6, F7, F8, no to trwało tak w rzeczywistości no znacznie krócej. No cóż, tak więc to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.